ciężko mi wszystko. Od razu lepiej, bo coś szerzej zaczęło pewnie. Aha, no, czaj, no czasem tak jest właśnie, jak załadujesz state, jeżeli chodzi o PSX-a, dobry emulator. Nie chcę o tym rozmawiać. Nie chcę się kłócić. Jesteś w stanie sam sobie, co jest dobre, a co złe. Słuchajcie, jesteś wielkim generałem Imperium, bo być może byłem w stanie wejść do spokojnego życia. A Bajdaż, nie możesz odwrócić się od tego, co zobaczyłeś i tego, jak się czujesz. No, bo jeżeli to co jest, to grzech. No i znowu. Jeszcze raz? Tak. Doskonale. Czy ty już nie szedłeś tą ścieżką? Może? Wydaje mi się, że tak. Czekaj, jeszcze raz. Jeżeli tak, to No tak, to już ścieżką też wyszedłeś. Spróbuj może zacząć tą drugą opcję. I tu no, będziemy dalej eksperymentować. Of course. A, odpowiedź jest to, co ja mam, to bohater w Imperium. O, właśnie, to jest to, co chciałem właśnie tutaj na to zwrócić uwagę. Mój ojciec Leon Silverback również walczył dla cesarza w wojnie o sukcesję 7 lat temu. Ja, podobnie jak i ty, zostałem wychowana wśród arystokracji i udawałam, że nie patrzę na niesprawiedliwość i niepokój, który trawi to Imperium. A pewnego dnia zdałem sobie sprawę, że nie jestem tylko córką Silverberga, ale niezależną kobietą imieniem Odessa. Dlatego mam nadzieję, że pewnego dnia będziesz mówić o sobie Adolf McDowell, a nie Estinteo, że będą na ciebie mówić. Pamiętaj, że jesteś sobą. I okej, okay, jak już przy tym jesteśmy, chciałem zwrócić właśnie na to uwagę. To, co teraz powiedziała Odessa o sobie, jest bardzo, mimo wszystko, istotną chyba rzeczą. A mimo to jest to ukryte przez te własne wybory. Ja nie rozumiem dlaczego. Ale która część? Ta właśnie, kiedy ona powiedziała o swojej przeszłości. Smutwórcy nam to robią. Znaczy, biorąc pod uwagę ten, co później będziemy wiedzieć o Silverbergach. No, poczekaj, to byli Silverbergowej, prawda? Tak. Aczkolwiek nigdzie nie było wspomniane o tym, że Silverbergowie są arystokratami. Nie było? Nie, nigdzie to chyba nie jest właśnie później to wspomniane. Znaczy nie wiem, oni zawsze zajmują tak wysokie stołki, że... Tak odwrotnie. Zajmują wysokie stołki dlatego, że to są tacy... Przyjąłem to jako pewnik, tak? Na tej zasadzie. Przyjmują wysokie stołki właśnie dlatego, że to są jakby tacy najlepsi strategowie jakby wychowywani przez Imperium i no chyba tak. Tylko dlatego. No tak, ale byle pachołka ze wsi by nie wzięli, tak? Ja to w ten sposób patrzyłem. Możliwe. Znaczy, wiem też o co ci chodzi, tak? Tylko próbuję znaleźć jakieś usprawiedliwienie. A o tym, że Odessa jest Silverbergów też już wcześniej wiedzieliśmy. No tak, ale wcześniej nie wiedzieliśmy ogólnie, kim są Silverbergowie wtedy. I właściwie teraz w dalszym ciągu nie wiemy, tak? To, co teraz powiedziałem o tym, że to są strategie Imperium, to jest to, co można powiedzieć, że lekko właściwie przeciwnie fakty teraz, tak? Wiktor, czy to sprawdzi, bo wczuł w to i to coś. Jak będziemy wracać, to też powiem jeszcze kilka rzeczy innych o Odessie, bo ona naprawdę ma mimo wszystko całkiem interesującą przeszłość, która oczywiście w grze nigdy nie jest wyjaśniana. Mamy oczy, które sprawiają, że przyciągamy ludzi. Ej, ktoś tu idzie. To ninja o imieniu Kage! Taki trochę shadow, można by rzec. Pamiętam, że kiedyś właśnie Wilk już zwracał na to uwagę, że w każdej grze musi być jakieś takie coś, co nawiązuje do cienia. I chyba jeżeli chodzi o ninjów, to właśnie albo Shadow, albo Kage to jest chyba takie jedno z najczęściej właśnie spotykanych imion w grach, jeżeli chodzi właśnie o ninjów, tak? Ryu? Czy to z Ninja Gaidena nie był? Ryu? No było, ale... No by chyba tylko Ninja Gaiden, nie? No tak. Ale... No to...
To jest jedna z pierwszych rzeczy, które mi przychodzą na myśl, jak słyszę o ninjach, tak? Ninja Gaiden. Aha, no rozumiem, o co ci chodzi, ale generalnie Ryu nie jest często spotykany im właśnie, okay. Jeżeli chodzi o ninja, tak? Na przykład mamy coś takiego jak Legend of Kage, gdzie tam chyba właśnie jest bohater po imię Kage? Tak mi się wydaje. Możliwe. Mamy sobie... Mamy sobie Finala 6. No właśnie, gdzie też ninja ma imię Shadow. Mówię, to jest... Ej, ale spójrz, mamy sobie Shadowa, mamy w czwórce Ninja Edge'a, jeszcze brakuje gdzieś, żeby był Ninja Hog. Nie rozumiem. Shadow the Edge. Jezu. Final Fantasy sprawia, że jak czytam w imiona postaci, to mój język sam się tnie. Też jak jest to Kage, jest został wysłany z fabryki. Podobno był chory. A, Gon był chory. Tylko, że most nie ma żadnych gołębi. A to był tylko prank. Just a prank, bro. A to plany w ognistej włóczni. Jakie ognistej włóczni? Komu gazowych księci? Co? Już wcześniej. No i już wcześniej mówiłem, że to są ognice włócznie. Nie wiem. Dość szybko przestałem. Ledwo co już zapomniało. Ja dosyć szybko przestałem. Nie zwracałeś na. Nawet nie słuchasz, jak mówię, no ja nie wiem, no. Nie da się z takim pracować. Okej, no sorry. No i. Rozłączam się. Nara. Okej. Chciałem coś powiedzieć, ale zapomniałem, chyba nieważne. Zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić, prawda, Adolf? Ostatniej nocy. Zeszłej nocy. Łoże panicza było puste ostatniej nocy. Czy to jest coś, o czym nie możesz mi powiedzieć, paniczu? Chodźmy, Adolf. Chyba ktoś tu jest zazdrosny? Jugeli? Okej, bo skoro będziemy teraz wracać troszkę kwitek i krótką chwilę nam to zajmie, to właśnie mogę powiedzieć trochę o Odessie. Gdzie to było? A nie, tylko nie dzięki. Bup. No właśnie, jeżeli chodzi o Odessę, to tak. Ona, tak jak właśnie wspomniała... była arystokratką i generalnie była kompletnie ślepa na to, co się dzieje właśnie w Imperium. Ale od czasu, kiedy spotkała mężczyznę o imieniu Achilles. O Boże. Tak, to jest. Tak, to prawda. Generalnie właśnie Achilles był jakby członkiem poprzedniej armii rebeliantów, która nosiła nazwę Ruch Antyimperialny. Ale Achilles tam w któregoś czasu został aresztowany właśnie przez Krayza. To musiał być naprawdę kiepskim człowiekiem, jeżeli Krayz go aresztował. Alright. I właśnie został schwytany za to, że przetrzymywał przestępców. I... Czekaj, to było dalej coś takiego, że Achilles został właśnie skazany na śmierć. Po to, żeby właśnie uciszyć jego oraz... no i ogólnie, żeby uciszyć jego, żeby go zniszczyć, ale i właśnie razem z nim, żeby zniszczyć właśnie ruch antyimperialny. I zanim właśnie... skazano go na śmierć, Achilles miał przywilej, żeby właśnie wypowiedzieć swoje ostatnie życzenie. I Odessa nacisnęła na to, żeby Achilles właśnie ją poślubił. Tak, to już przed śmiercią. I tak. I w trakcie całego właśnie całej ceremonii, bo ponieważ on mimo wszystko do niej doszło, zanim właśnie Achilles został skazany na śmierć. Odessa użyła magicznego pierścienia, żeby
oślepić właśnie przez wszystkich świadków i właśnie podjęła razem za chwilę ucieczkę z właśnie z, nie wiem, czy z Grimminster, czy ogólnie z całego Imperium, nie mam pojęcia, bo tutaj nie jest to opisane, ale generalnie na Hilles niestety został, że tak powiem, zastrzelony przez łuczników Imperium, kiedy właśnie uciekali. O, dostałeś kratę uniform, nice. No i jego ostatnie słowa właśnie Odessy brzmiały: pokolej Imperium. No i to właśnie sprawiło, że Odessa stała się, właśnie uformowała Armię Wyzwolenia, taką właśnie, jaka jest teraz. Naprawdę nie mam pojęcia, jak dawno to się wszystko wydarzyło. Generalnie, no, czekaj. Jest pokazany, który to jest rok, a to, w którym roku dzieje się teraz akcja gry, no niestety nie jestem do końca pewien. Musimy zobaczyć na cały timeline, a teraz mi się nie chce tego robić. Też mógłbym właściwie to zrobić generalnie, czemu nie? To jest po plus 5, myślałem, że więcej. Co? Jak to? Znaczy plus 5 porównanie do poprzedniej. Kraty uniform nie dawał jakieś, nie wiem, plus 14 do obrony? No to nie wiem, Brassard mu musiałby dawać 9. Myślę, że dało około 6. No okej. Okay. Znaczy mogę szybko sprawdzić. Czyli zobaczmy timeline Solik Kodynowy. Okej. Okay. Jakbym chciał na przykład... Daję 10. Jestem 14, a to do mnie nie przesadziłeś. Okej, okay, W 455 będzie akcja, która zdarzy się za chwilę. A Achilles został złapany, znaczy zaresztowany w 453, więc to się zdarzyło około 2 lat przed właśnie wydarzeniami z Cykudelanii Linki, to o czym właśnie mówię. 2 lata przed naszą erą, w dużym skrócie. Tak, co? No, bo jak gramy, no to jest nasza era, tak? No, okej. Okay. Niech będzie, że tak. Zasłyszałem, że to jest kolejny Holocrystal, hehe. A może pokażesz ludziom, jak działa Windrun? Jak zajebiście działa Windrun, Shinji? Chyba za późno. Czy ja dostałem odrzuty? Tak. Doskonale. Masz chyba antydetoksyny, czy nie? Tak, no też właśnie statusy pojawiają się w naszym, że tak powiem, ekipunku, czy coś takiego. Jak rozumiem, chcesz pokazać, jak działa Windrun? Doskonale. A mam wybór? No... Aha, możesz też sobie... A nie, to możesz sobie te czele możesz akurat sobie chyba zachować na później. Uwaga, uwaga. Wszystko śpi. Tak, wszystko śpi tak bardzo, że unika ataków. Jezu, to prawie jak... w Chronokrosie. Hej, zamrożony! I wciąż unika. Tak? Tak. I to jeszcze te wielkie jebane drzwi w rezydencji Vipera. Czy ja dobrze idę? Trochę na lewo. Na lewo? Tak. Na lewo, albo chcesz iść do Janka, prawda? Co? Chcesz iść do Janka, no to na, jak to na lewo. Nie, żebym miał gdzie indziej iść. I pamiętaj, że jak już będziesz do miasta, to żebyś wyekipował runę Wiktorowi. Bo generalnie runa klonu, którą właśnie dostaliśmy w... którą znaleźliśmy właśnie w górze Tiger Love, ona mogą nosić właśnie postaci używające mieczy dwuręcznych, czy ogólnie broni dwuręcznych, chyba tylko mieczy dwuręcznych, do której właśnie zalicza się między innymi Wiktor i... Nie, Shinji, nie chcesz chyba tego robić. Właśnie zastanawiałem. Chociaż... nie wiem. Znaczy ogólnie później będziesz miał lepszą okazję, żeby te runy właśnie jakoś nałożyć. O. Co, tu się od Janie pawliło. A ty... Fajnie, słyszałeś o tym, że ktoś ostatnio w telewizji tego użył, prawda? Ale wiesz, że to zostało przyjęte przez... słowniki, prawda? Żartujesz? Z tego co pamiętam, to nie, razem z XD i Sztos.
Nie. Znaczy, nie wiem, może się mylę, ale jestem niemalże pewien, że tak jest. Dobra, okej. Okay. XD jeszcze zrozumiem, bo to jest używane od jakichś 50 kurde lat. Sztos? Podobnie. Ale... Od Janie Pawla, czy to używa się co tego? Co tu się kilka od Janie Pawla? Kilka lat... Nie mogę... O Boże, Polska to śmieszny naród, naprawdę. Słownik języka polskiego pwn.pl. Czekaj. Już ci mówię. Od Janie Pawlić. Używany do określenia zaskakujących wydarzeń. Jezu. Ja uciekam z tego kraju. Czasem używane w celu wydarzenia zdziwienia, na przykład w formie co ty od Janie Pawlasz? Także co tu się od Janie Pawla? Słowo zgłoszone w polityce na młodzieżowe słowo w roku 2017. Jakim cudem w ogóle normiki mają do tego dostęp? Właśnie... To też się trochę dziwiłem, ale najwyraźniej to jest bardzo normikowe. Tak samo jak bracia Piedole są normikowe. Jak ja ich kurwa nienawidzę. Co takiego zabawnego ostatnio zostało przyjęte też do słownika, bo nie pamiętam. Było coś takiego. Aha, no teraz tak Odessa trochę tutaj odjebało i postanowiła sama wbiec do kryjówki, która jest dosłownie gwałcona przez właśnie armię Imperium. I teraz możemy właśnie użyć Firestone, żeby pokazać, jaki to jest fajny czar. No, generalnie jak mówiłem, efekty czarów w Sykulenie 1 są, no, tak jest sobie bardzo, ale mimo wszystko, same czary mimo wszystko są dosyć skuteczne, więc to jest... I dokładnie dlatego czary w Sykulenach mają ładunki, bo inaczej byłyby zbytowe. Ale i tak no. Uważam, że to niewygodny system. I tutaj nie wiem, czy było ciebie słychać jak ten właśnie jakby pisk Odessy. Nie? Przynajmniej nie zwróciłem uwagi. No generalnie to jest chyba jedyny tylko taki voice acting, który występuje w tej grze. Ten właśnie... Czy nie wiem, mało gier PSX-owych miało taki voice acting z RPG-ów. Ty kojarzysz przynajmniej? Ja nie kojarzę żadnego osobiście. Chyba, że mówimy o cutscenkach, chociażby nie wiem, w Xenogears, bo tam to występuje, ale... Bo tak to w finalach nie kojarzę, żeby cokolwiek było. W żadnym, ani w 7, ani w 8, ani w 9. Tylko ten 1, ani 2 tego nie ma, w Xenogears mówię, jest tylko właśnie w cutscenkach. Vagrant Story nawet tego nie ma, chociaż tam... To jest ciekawe, bo chociaż Vagrant Story... To jest chyba jedyna gra trójwymiarowa tego typu. Gdzie postacie poruszają ustami. Znaczy chociażby, nie wiem, to jest jedyny jatrybek właśnie PSX-owy, tak? Chciałem zaśmieszkować, że MGS-y. No w MGS-ach nikt nie noszą ustami, bo ich nie ma. Znaczy, zależy, mówimy o grze samej czy o kodekach, tak? Bo w kodekach normalnie mówią. No w kodekach tak, ale mówię teraz właśnie o samych modelach postaci. Ale mówię... Jeżeli chodzi o RPG właśnie na PSX, na PS1, to chyba właśnie żaden nie posiada swojego voice actingu. Ej, Odessa, co tak leżysz na ziemi? Wszystko okej? Okay? Co tam się z tobą dzieje? Skąd to zwątpienie? To może wyjść? Dzieciak. Spod peleryny. Nigdy tego nie rozumiem. Co ten dzieciak tutaj robił? Może... Jasne, on mógł być, nie wiem, członkiem i wyzwolenia. Znaczy, zgaduję, że są dwie opcje. Albo... nie wiem, znaleźli go, na przykład jak żołnierze go torturowali, go to przyprowadzili na przykład, tak? To jest jedna opcja, która nie przychodzi do głowy. A druga to, że na przykład z jakiegoś powodu się dowiedział i żołnierze okazali tej zapowiedź ich. To są dwie opcje, które nie przychodzą tak... Ale to
Ona, znaczy, nie jestem pewien, weź pod uwagę, że Odessa to tego dzieciaka ukrywała, tak, a Imperium jeszcze nie jest aż takie, chyba aż takie złe, że chciałby zabić dzieciaka po tym, jak pokazał kryjówkę, tak, prawda? Mi się wydaje, że bardziej by właśnie został ogłoszony bardziej bohaterem, jeżeli chodzi o scenariusz, tutaj właśnie Imperium szkodają księżycy, tak mi się wydaje w każdym razie. Więc mi się właśnie wydaje, że po prostu ten dzieciak był członkiem tej armii, bo generalnie... Prawdopodobnie, że czego przerywam, ale generalnie prawdopodobnie jest po prostu tak, że sama Armia Wyzwolenia tutaj, w każdym razie ta, która ma miejsce w tych kanałach, tak, ona prawdopodobnie jest dużo większa niż to, co widzieliśmy wcześniej, że ma tylko 5 członków. Prawdopodobnie właśnie ma ona dużo więcej tych członków, tylko, ona, tak. Tylko po prostu ci członkowie nie byli jakby pokazani, tak? No tak, też mi się tak wydaje. Bo generalnie jest tak, że Armia Wyzwolenia, ona też rozciąga się na całe Imperium tak naprawdę. To nie jest tak, że ona ma siedzibę tylko i wyłącznie tutaj. Gregminster jest takie państwo podziemne. W ogóle podoba mi się fakt, że udało mi się zrobić animację przeniesienia się postaci na PSX-ie. Nie wiem, czy widzisz to na tyle. A, tak. To prawda. Nie zwróciłem wcześniej na to uwagi, teraz tak patrzę. To naprawdę jest osiągnięcie, biorąc pod uwagę, jak niewiele pixelmerów w dostępnych. Mhm. Czy generalnie to jest tylko po prostu to, że parę pikseli po prostu zmienia jakby swoje oświetlenie, tak? To nie jest tak, że postać rzeczywiście się trzęsie po prostu jakby... Ale dobra, nie będziemy psuć klimatu. Znaczy, inaczej, to daje takie wrażenie, że postać rzeczywiście się trzęsie, tak? Tak, ja wiem, ja właśnie o tym mówię, dlatego mówię, że to jest... całkiem fajnie zrobiona. Mówię, to jest po prostu tak, że niektóre piksele po prostu jakby zmieniają swoją kolorystykę i tyle. No tak, no jak inaczej to zrobisz? Przesuwanie się nie oddaje tego chyba aż tak dobrze. Na pewno nie, dlatego mówię, że to jest naprawdę fajnie zrobione, nie wszystko. Zwłaszcza, że to jest po prostu... Mogliby po prostu zrobić tak, że Odessa przesuwa się w piksele w tą piksele tamto, ale mimo wszystko tego nie zrobili, więc... To była bardziej padaczka. No. Adolf, podejdź tu. Tak generalnie, no właśnie, Odessa została teraz śmiertelnie rajona. No tak, przez czasie, kiedy właśnie próbowała chronić to dziecko. Więc po pierwsze piją musimy zanieść kolczyk, Jezu, chciałem powiedzieć pieścionek przez ten link. Kolczyk dla człowieka imieniem Mafiu w wiosce Sejka. O tak, ostatnie prośby. Bardzo mi się podoba to, że nikt nawet nie pomyśla o tym, żeby udzielić jakiejś pierwszej pomocy czy coś. Tylko wszyscy stoją. Nikt tu nie jest lekarzem, prawdopodobnie jest... No wiesz, ten... Wydaje mi się, że jeżeli masz kogoś takiego jak Gremia albo Cleo, to oni muszą znać przynajmniej jakieś podstawy pierwszej pomocy, tak? Wyobraź sobie, co było, gdyby, nie wiem, na przykład z jakiegoś powodu, nie wiem, zwierzak napadł na tego, na Adolfa, tak? I co, muszą go jakoś wyleczyć, a daj mi na to, nie wiem, byli w lesie i muszą go natychmiast jakoś szybko gdzieś przenieść, tak? To nawet nie zdążą lekarza zawołać. To wydaje mi się, pewnie... powinni coś umieć. Tak, oni ogólnie właśnie też powinni, znaczy prawdopodobnie mogliby po prostu tutaj, nie wiem, ktokolwiek po prostu pobiec i zawołać jakiegoś lekarza. No, wołanie lekarza to może być trochę niebezpieczne, biorąc pod uwagę, że rebrianci. No w sumie tak, to jest też prawda. Więc bardziej na własną rękę wydaje mi się, że mogliby coś zrobić, ale nie, może to też po części wynika z tego, że wciąż jest takie pomagać przywódczyni rebeliantów. Mi się też wydaje, że po prostu sama rana jest na tyle tak głęboka, że nie dałoby rady cokolwiek z nią zrobić. Ale nie wiem, tutaj mogę po prostu też doszukiwać się rzeczy, dzięki którym mogą po prostu bronić tutaj tej bzdury, która po prostu tutaj jest, ale mimo wszystko, no... Na drugą prośbę jest rzucenie jej ciała do sumienia. Rzucenie jej ciała do kanału. A dobrze, zrób to. Jasne. Czemu nie? Ja bym się na jego miejscu bardzo wahał, biorąc pod uwagę, że on jednak... Ile ma? 16 około? Co mówi Odessa, ma odrobinę sensu. No tak, to jest prawda. Zwłaszcza, że tak mówisz,
Armia jest tak kompletnie rozdzielona na wiele różnych miejsc, że wiadomości mogą równie dobrze nigdy nie dojść. Ale też właśnie biorąc pod uwagę to, że Odessa zdaje sobie sprawę z tego, jakie znaczenie ma dla armii, to ona też mimo wszystko sama powinna zrobić coś, nie? Idźcie zawołać lekarza, żeby... A zresztą moja z drugiej strony też masz rację, że... Znaczy sam to powiedziałeś, że ten, że ona raczej bardziej wie, w jakim jest stanie niż ktokolwiek inny, tak? Jeżeli już chcemy się tego trzymać, no to wiadomo, a z drugiej strony no też wołanie lekarzy do krwiówki rebeliantów może być trochę niebezpieczne. Która jest właściwie już zniszczona, więc... Aczkolwiek no też, biorąc pod uwagę to, że nasi bohaterowie wiedzą, gdzie ta krwiówka jest, to sami potem mogli być podejrzani, tak więc... No... Racja. Teraz jeszcze mi jest... Aczkolwiek nie, ja się generalnie z tobą zgadzam, tak? Z tym, że Clio czy Graham rzeczywiście powinni znać jakieś tam podstawy pierwszej pomocy, a aczkolwiek właśnie ja... Nie wiem. Wydaje mi się, że to są jednak takie czasy, gdzie po prostu... Tak, tego typu rzeczy są raczej właśnie... Takimi rzeczami właśnie bardziej zajmują się lekarze. Znaczy, rozumiem, tak? Tylko jeżeli mamy jednak osoby, które tak naprawdę zadaniem, tak? To jest ich rola, to jest ich prawie, że praca. Opiekowanie się w młodym Magdolem. To wydaje mi się, że jednak powinni. O tak powiem. No, tym bardziej, że jednak... pochodząc z dosyć bogatego domu, więc prawdopodobnie nawet nie wiem, mogliby chociażby Tio prawdopodobnie chociażby mógł zapłacić za chociażby nie jakąś naukę, tak, żeby się tego nauczyli. No tak. Ale mówię, to już jest trochę takie gdybanie, że tak powiem, tak naprawdę. W ten oto sposób żegnamy Odessę. Mówię, ten gadaniem trochę prawdopodobnie zepsuliśmy klimat całej kasynki. W takim razie nie pozostanie nam nic innego, tylko udać się do Seiki i znaleźć tego całego Matthew. Tak, ale musimy przedostać się przez fortecę Kłaba. Kto zmyślał w ogóle te nazwy? Kłaba. I... Jestem bardzo za tym, żeby po prostu dokonać tego zapisu. Bardzo empatyczne podejście. A zwłaszcza, że trochę już czasu nie zepsywaliśmy. No już, odczycie swoje wzy. A potem zapłaci i chodźcie się u nas przespać. I jestem za tym, żeby tutaj skończyć generalnie. Tak, ja też chciałbym jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. Po tym momencie, jak Odessa umarła, to nasz bohater dostaje ładunek do swojej runy. Możesz to teraz pokazać. O, wiesz. Tak. Runa. Dobrze, dostaliśmy. Dostaliśmy śmiertelny koniuszek palca. Tak, znaczy, wiem, że to brzmi idiotycznie. Znaczy, to brzmi idiotycznie przez to, że ostatnio na polskim o tym rozmawialiśmy, że polski język ma tendencję do zdrabniania wszystkiego, co się da. I no bo koniuszek brzmi jak takie typowe zdobnienie, tak? No tak. Nie ma czegoś takiego jak koniuch chyba. No nie kojarzę. Generalnie, jeżeli chodzi o ten czar, to jest to po prostu insta-kill na pojedynczego przeciwnika, oczywiście nie działa to na bossów. I to dlaczego nasz bohater dostał tę runę w tym momencie, zostanie nieco lepiej chyba wyjaśnione trochę później. Znaczy, wydaje mi się, że to jest w miarę łatwe do zrozumienia. Tak, to jest w miarę łatwe do zrozumienia, właśnie bez podłogi nazwy naszej runy, tak, ale... No weź pod uwagę na przykład to, że nie wiem, nasz bohater zabił do tej pory już trochę, nawet chyba osób, tak mi się wydaje. No tak, zabił trochę osób, a mimo tego jego runa jakoś nie wzrosła na mocy. Też no, może to jest bardziej na zasadzie, nie wiem, musi umrzeć ktoś ważny, bo dusza byle popiedułki się nie liczy, tak? No właśnie chyba o to chodzi, że tak naprawdę...
Okej, skoro już o tym powiedziałeś, to mogę już to powiedzieć w sumie, że ta runa działa w ten sposób, że ona... Znaczy, ja nie chciałem się do tego odnosić aż tak bezpośrednio, jak ty zapewne to zrobisz. No tak, no już to mogę właściwie chyba zrobić, a może nie, może zostawię to na później. Nie, zostaw to. No, to może właśnie kiedy indziej o tym wspomnę. Więc tak, na ten moment chyba właśnie możemy zakończyć. Nie wiem, czy właściwie już pokazałaś, jak działa runa klona, Wiktora? Używałem jej ostatnio, ale nie miałem okazji demonstrować, bo Firestone był trochę za silny. Generalnie to runa klona działa po prostu w ten sposób, że Wiktor... Ona działa podobnie właśnie do runy dzika, tak? Że Wiktor zadaje w jednej turze dwa razy więcej, a w kolejnej turze po prostu nie może używać żadnych ataków. Może używać tylko albo defensywy, albo przedmiotów. I to jest bardzo fajna sprawa, ponieważ Wiktor przez bardzo długi czas zaraz będzie w naszej drużynie. A potem będziemy taki przedmiot, który sprawi, że ta jego właśnie właściwość Wiktora będzie całkiem użyteczna. Ale to też właśnie... Też do tego kiedyś tam wyjdziemy. Nie wyprzedzajmy faktów. Tak. I tak jak mówisz, to będzie chyba dobry pomysł, znaczy dobre miejsce, żeby zakończyć tę sesję nagraniową. Powiedziałbym, że widzimy się po nowym roku, bo to jest nagrywane jeszcze przed nowym rokiem, ale nie spodziewam się, żeby się zdążyło jeszcze dzisiaj ukazać, ani do końca roku. No więc... prawdopodobnie nie biorąc uwagę chyba, że... Nie no, za 3 godziny mam pociąg, na pewno dam radę. A ty się bierzesz? A nie, czekaj, to samo nagranie ma jakieś 3 godziny. To? Znaczy nie, no przesadzam, ale łącznie wyszło chyba z 2 albo 2,5 godziny. Nie, raczej wątpię, że aż tyle. Na pewno mam przynajmniej półtorej, tyle ci mogę zagwarantować. No, przynajmniej półtorej na pewno, ale na pewno nie 2,5, come on. Zaraz się zobaczy. Dobra, też jak, widzimy się następnym razem, kiedy będziemy się oddawać do Sejki, żeby spotkać tego całego Matthew, czy jak mu tam. A akurat do mnie dzwonią, więc idealny moment. A, myślałem, trzymajcie się. Cześć. No, trzymajcie się, na razie.